Powoli dobiega końca remont nowo powstałego Centrum Zdrowia Psychicznego. W Słupskiej Akademii Pomorskiej uczy się ponad 100 ukraińskich studentów. W słupskim szpitalu w ramach profilaktyki wczesnego wykrywania chorób nowotworowych pojawi się nowy tomokomputer. Park wodny w Redzikowie hucznie świętował swoje 5. urodziny. Kończy się pierwszy etap kapitalnego remontu starego szpitala przy Obrońców Wybrzeża w Słupsku. W tym miejscu ma powstać Centrum Zdrowia Psychicznego. Odbiór wewnętrzny ma zakończyć się do końca października. Ekipy budowlane czeka jeszcze przygotowanie izby przyjęć, bez której nie można przyjmować pacjentów, których przeprowadzka ze szpitala przy ulicy Morcinka czeka jeszcze w tym roku. Powiem tak, no jesteśmy już w 11 miesiącu tego remontu. Bardzo trudny z uwagi na to, że ten stan techniczny w środku w obiekcie no troszeczkę w niektórych elementach nas zaskoczył. Musieliśmy wymieniać stropy na nowe, które na przykład nie przewidywał projekt. Dużo też stan techniczny, grzyby na ścianach. Może przypomnijmy, ten budynek ma 100 lat już. Tak, no ale on przez 100 lat powinien być w jakimś stopniu sukcesywnie remontowany, a to jest chyba pierwszy taki remont od tych 100 lat. To jest pierwszy etap, ale będą kolejne etapy, bo oprócz oddziału psychiatrycznego jeszcze ma tutaj powstać oddział chyba uzależnień i jeszcze coś? Cała część terapeutyczna, terapii uzależnień od środków psychoaktywnych, od alkoholu, ale to już jest październik roku 2015. Planujemy zakończyć już całkowicie tą inwestycję. Oprócz oddziału psychiatrycznego w wyremontowanych obiektach znajdzie swoje miejsce oddział terapii uzależnień od alkoholu oraz od środków psychoaktywnych. Jest to podzielone odpowiednio na piętra. Projekt zakładał wydzielenie odpowiednich stref. Pacjent będzie się czuł komfortowo w każdej z tej strefie. Personel, można powiedzieć, wreszcie będzie mógł być bardziej efektywnie wykorzystany, bo tak naprawdę lekarz-psychiatra pracuje i w terapii uzależnień, i w oddziale psychiatrycznym. Koszt całej inwestycji to kilkanaście milionów złotych. Część tej sumy pochłonie odrestaurowanie przyszpitalnego parku. W tym roku zamkniemy się kwotą około 9 milionów złotych. Jeżeli chodzi o przeroby, zostanie nam około ponad 4 miliony na rok 2015. No została nam tam część terapeutyczna i ten park, który jest z tyłu za nami, który jest w trzecim etapie, żeby doprowadzić go też do takich, no do tej świetności przed 100 lat. Ten park również będzie wykorzystany, rozumiem, dla osób, które tutaj będą odbywały terapię. Tak, oczywiście. No to jest bez parku, bez takiego miejsca spokoju, wyciszenia, trudno jest prowadzić terapię. Tym samym ze szpitala klinicznego placówka przekształci się w Centrum Zdrowia Psychicznego. Ponad 100 studentów z Ukrainy kształci się w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jak mówi rzecznik prasowy tej uczelni, młodzież zza wschodniej granicy zdobywa wiedzę na wszystkich kierunkach tej placówki. Akademia Pomorska w Słupsku coraz więcej wysiłków wkłada w stałe zacieśnianie współpracy międzynarodowej z uniwersytetami na wschodzie i zachodzie Europy. Między innymi na podstawie umów bilateralnych współpraca ta opiera się na wymianie studenckiej i tak w tym semestrze w murach Akademii Pomorskiej studiuje około 100 studentów z Ukrainy, z uniwersytetów z różnych miejscowości, jak na przykład z Iwano-Frankowska, z Chersonia, z Mariupola. Oprócz tego w coraz większym zakresie realizujemy program Erasmus+, i w tym roku studia w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku wybrało około 17 studentów z Turcji, z Łotwy oraz z Rumunii. Ta współpraca opiera się również na takiej dwustronnej wymianie, także nie tylko studenci zagranicy przyjeżdżają i uczą się w murach Akademii, ale również nasi studenci, korzystając z możliwości, jakie Akademia Pomorska w Słupsku stwarza, wyjeżdża na naukę do partnerskich uczelni, zarówno na wschód, jak i zachód Europy. Jednym z warunków odbywania studiów w słupskiej uczelni jest znajomość języka polskiego. Warto dodać, że młodzież z Ukrainy zakwaterowana jest bezpłatnie w domu studenckim przy Akademii Pomorskiej. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku w najbliższym czasie zakupi nowy tomograf komputerowy. To już drugie tego typu urządzenie w słupskiej placówce. Informacje te przekazał wczoraj wiceminister zdrowia Sławomir Neumann i zastępczyni dyrektora szpitala Bernadetta Lewicka. Środki na zakup tomokomputera w większości pochodzą bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia, które przeznaczyło na zakup 3 miliony 300 tysięcy złotych.
Brakujące 600 tysięcy złotych szpital chciałby pozyskać ze środków województwa pomorskiego. Finansowe wsparcie słupska placówka otrzymała w ramach organizowanego przez Ministerstwo Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych. Dwa tomokomputery w słupskiej placówce znacznie przyczynią się do skrócenia kolejek pośród oczekujących na specjalistyczne badania. Jeden będzie służył pacjentom skierowanym z zewnątrz, drugi natomiast przeznaczony będzie dla hospitalizowanych pacjentów. Rozwiązanie to ograniczy również przestoje związane z awarią sprzętu. W obecnym do tej pory w szpitalu 5-letnim już tomografie dwukrotnie trzeba było wymieniać specjalistyczne lampy, co wiązało się ze znacznymi kosztami oraz koniecznością przewożenia pacjentów do najbliższych ośrodków w Koszalinie i Lęborku. Kiedy wszyscy czekają na dalszy rozwój sytuacji w Parku Wodnym Trzyfale, Park Wodny Redzikowo obchodzi już swoje piąte urodziny. Park Wodny spełnia cel, dla którego został wybudowany. To przede wszystkim dzieci i młodzież z terenu gminy Słupsk, od najmłodszych do uczniów gimnazjum, korzystają z basenu. I to jest najważniejsze. Zależało nam na tym, żeby nasze dzieciaki, wychodząc ze szkoły gimnazjalnej czy z podstawówki, każde dziecko potrafiło pływać. I myślę, że ten cel został już osiągnięty albo osiągamy go pomału. Z okazji piątych urodzin w miniony weekend na wszystkich gości czekało sporo atrakcji. Część basenu zajął tor przeszkód, za pokonanie którego czekały nagrody. Rekordzista toru, któremu udało się przebiec go w niecałe 9,5 sekundy, otrzymał karnet na basen. Dodatkowe wejściówki losowane były spośród osób, które zostawiły swój adres e-mail w kasie. Karnety na wszelkie usługi Parku Wodnego Redzikowo przez ten weekend były 5% tańsze, a każdy gość do 16 roku życia pływał za jedyne 5 zł. Ponadto był konkurs plastyczny w barze Przygoda. Miłośnicy motoryzacji mogli sprawdzić się w symulatorze jazdy Toyoty. Na tą okoliczność mieliśmy mnóstwo atrakcji dla naszych gości. Przede wszystkim konkursy zabawy na wodnym torze przeszkód, na którym można się bawić jeszcze do jutra, do końca dnia. Również konkursy zabawy, m.in. konkurs rysunkowy, zabawy na różnego rodzaju urządzeniach. Ponadto kulminacją dzisiejszego dnia będzie krojenie tortu urodzinowego, jak również charytatywny turniej bowlingowy, na który zapraszam media i samorządowców z naszego powiatu. Zanim jednak przyszedł czas na turniej bowlingowy, w holu przy kasach pojawił się urodzinowy tort dla wszystkich. Były życzenia i prezent od samorządu gminy Słupsk. Od 4 lat sobotnim finałem urodzin jest charytatywny turniej bowlingowy media versus politycy i samorządowcy. W tym roku do turnieju zgłosiło się 10 drużyn. Wśród nich indywidualnie najlepsi byli Iwona ze Starostwa Powiatowego, która rzuciła 111 punktów i Tomek z Radia Fama, który rzucił 149 punktów. 4 drużyny z najwyższymi wynikami zagrały ze sobą w finale. Ostatecznie tuż za podium znalazła się gmina Kobylnica, a licząc od najniższego stopnia podium najlepsi byli Radio Fama, gmina Słupsk i radni gminy Słupsk, którzy zdobyli 444 punkty. Voucher na usługi Parku Wodnego Redzikowo radni przeznaczyli dla Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej Więzi Rodzinne w Słupsku. Przez ostatnie 10 lat w gminie Słupsk powstały 2 bardzo duże inwestycje – Park Wodny w Redzikowie oraz Hala Sportowo-Widowiskowa w Jezierzycach. Czy możemy spodziewać się kolejnych spektakularnych budowli za miastem? Może nie spektakularne, bo nie będzie ich widać, ale bardzo ważne dla rozwoju gminy Słupsk, to jest ring kanalizacyjny, to jest modernizacja sieci wodociągowych. To są inwestycje, które przyczynią się do tego, że będziemy mogli przyjmować kolejnych inwestorów, kolejnych przedsiębiorców. I one są z tego punktu widzenia bardzo ważne dla gminy. A w przyszłości, jeśli chodzi o obiekty tego typu, to gimnazjum w Bierkowie. No, zależałoby nam na tym, żeby pod koniec 2018 roku dzieci z tej zachodniej części gminy mogły już uczęszczać do gimnazjum w Bierkowie, żeby nie musiały dojeżdżać do gimnazjum w Redzikowie. To jest ponad 30 km. Park Wodny Redzikowo to jedyny tego typu czynny obiekt w okolicach Słupska. Jak się dowiedzieliśmy, to bardzo chętnie odwiedzane miejsce, które ma już swoich stałych klientów. Przede wszystkim dorobiliśmy się, mówiąc kolokwialnie, grona naszych stałych klientów. Park Wodny w ciągu tylko pierwszych 3 lat odwiedziło ponad 1 000 000 klientów. Przede wszystkim mamy już ponad 4 000 stałych klientów, którzy mają wykupione karnety wstępu na basen. Poza tym urozmaicamy naszą ofertę. W ostatnim czasie przybyły na przykład akwabajki, zupełna nowość, czyli specjalne ćwiczenia w wodzie na rowerku.
Za rok Park Wodny Redzikowo pójdzie do pierwszej klasy, bo skończy już 6 lat. Może w tym czasie dowiemy się, jaka przyszłość czeka jego sąsiada ze Słupska. Do tego czasu wyjaśni się również, czy obrońcy tegorocznego tytułu mistrzów bowlingu, radni gminy Słupsk, wystąpią w tym samym składzie, bo 16 listopada to wyborcy będą ustalać skład reprezentacji.